Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu programu Stacja Kultura. Dziś zaprezentujemy Wam krótką relację z wystawy pod tytułem Mróz, którą zobaczyć możemy do końca kwietnia w budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. Wystawa nazywa się Mróz, dlatego że poza moimi działaniami twórczymi autorem tej wystawy jest właściwie mróz, czyli niskie temperatury, które powodują określone faktury, tak jak rysunki na szybach, które powstają zimą w czasie mrozu. Znalazłam sposób na utrwalenie takich zjawisk i właśnie na tej wystawie prezentuję. Ta technika powstała właściwie przypadkiem. Od kilkunastu lat udoskonalam ją. Jest dosyć skomplikowana, musi być spełnionych określonych wiele warunków jednocześnie, żeby po prostu to zjawisko przyrodnicze zostało utrwalone, zatrzymane. Przede wszystkim zajmuję się taką twórczością abstrakcyjną, bardzo luźno nawiązującą do pejzażu, krajobrazu, jakichś zjawisk przyrodniczych, ale bardziej są to prace abstrakcyjne. Poprzednie wystawy właśnie były zbiorem takich prac, a na tej wystawie postanowiłam zaprezentować właśnie efekt tych moich eksperymentów, które robię od lat, które mnie bardzo cieszą i mam nadzieję, że widzowie odwiedzający tą wystawę też znajdą jakąś radość w śledzeniu właśnie tych dziwnych, drobnych faktur, różnych, nie wiem, kwiatków, paproci, które właśnie powstają dzięki temu zjawisku mrozu. Niektórzy ludzie mają potrzebę jakiejś definiowania albo niezgody, albo zgody na świat, na relacje ze światem. Mają taką potrzebę definiowania swojego stosunku do świata, opowiadania o tym. I myślę, że jestem takim człowiekiem, z tym, że w moim przypadku to nie jest jakaś dramatyczna walka i niezgoda ze światem, raczej taka afirmacja i spokojna, raczej taki zachwyt nad światem, nad zjawiskami przyrodniczymi, nad pejzażem. Ale nie portretuję, że tak powiem, natury, tylko próbuję oddać jakieś stany emocjonalne. I stąd, mimo że natura jest inspiracją, to efektem nie są jakieś śliczne landszafty, tylko jakieś dziwne właśnie kompozycje abstrakcyjne.
to są różne farby i farby próbowałam i z olejnymi, i z akrylowymi, i z temperami, więc każda inaczej się zachowuje. Niektóre potrzebują bardzo niskich temperatur i bardzo dużo czasu, niektóre wręcz przeciwnie. Bardzo dużo prac, że tak powiem, nie udaje się, bo tak jak wspomniałam, musi naraz wystąpić wiele sprzyjających okoliczności. Mam gotowych kompozycji na myśli, zaczynając pracę, zwłaszcza w tych pracach, w których głównym autorem jest właśnie ów mróz, który w sobie tam tylko znany sposób rozkłada te farby i akcenty, że tak powiem. Twórczość plastyczna jest może nie pobocznym, takim równoległym, bo bardzo ważnym dla mnie aspektem, ale tak jak mówię, to jest bardziej dla przyjemności, natomiast jeżeli chodzi o zarabianie na życie, to robię to jako architekt. Bardzo się cieszę, że właśnie od najmłodszych lat nie wyrzucałam i gromadzę te prace. No fakt, że one powstają na papierze, to stanowi o tym, że mogę sobie na to pozwolić i nie potrzebuję jakiegoś ogromnego magazynu, bo gdyby to były prace olejne na płótnie, to by potrzebowały dużo miejsca. Ale nie wyrzucam żadnych prac, nawet te, które uważam za bardzo nieudane. To jest dla mnie taki, nie muszę ich pokazywać nikomu, ale chętnie wracam i wspominam, co było kiedyś, jakieś dziecięce prace z jakimś rozczuleniem. Także dla mnie to jest, mówię, nie wstydzę się tego, tych jakichś prób nieudanych. Dużo jest prac, które uważam właśnie w tej chwili za nieudane, a być może to się kiedyś zmieni. Nadchodzący poniedziałek w województwie dolnośląskim rozpoczynają się ferie. Dla tych dzieci, które nie wyjeżdżają na zimowy odpoczynek, Ośrodek Kultury w Zawidowie przygotował bogaty w zajęcia program pod hasłem Zdrowie i bezpieczne ferie bez uzależnień. W związku z tym nie tylko zabawa, ale również spotkania, pogadanki z policjantem,
pokaz pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. To wszystko również będzie miało miejsce u nas w Ośrodku Kultury. Na uczestników zajęć czekają również projekcje filmów i bajek, a na zakończenie karnawałowy bal przebierańców. Zajęcia będą odbywały się od godziny 10 do 18 z godzinną przerwą od godziny 14. Od poniedziałku startujemy z warsztatami, z zajęciami plastycznymi, z różnego rodzaju zajęciami również sportowymi, które będą odbywały się w pierwszym tygodniu na sali sportowej przy Zespole Szkół w Zawidowie. Natomiast w drugim tygodniu dużo ciekawych wyjazdów do kina, na lodowisko. Szczegółowy plan zajęć, które odbędą się w Ośrodku Kultury, można znaleźć na stronie www.zawidów.eu. W dzisiejszym programie Stacja Kultura to już wszystko. Zapraszamy Państwa za tydzień.